Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku przedstawię Państwu wywiad z profesorem Royem Taylorem. Naukowcem, który u wielu osób wycofał na trwałe cukrzycę typu drugiego. Wywiad ten nie tak dawno temu przeprowadził dr Gil Carvalho i to właśnie dzięki jego uprzejmości możemy go zobaczyć i posłuchać w języku polskim. Bardzo dziękujemy. Z rozmowy tej dowiecie się Państwo krok po kroku, w jaki sposób profesorowi Taylorowi udało się wycofać u swoich chorych cukrzycę typu II. Jakie są prawdziwe przyczyny tej choroby, i co zrobić, aby po programie 56 dni wycofywania cukrzycy typu drugiego ta już nie powróciła? Serdecznie zapraszam do wysłuchania. W filmie opisany jest krok po kroku, jak stosować metodę leczenia cukrzycy. Wsłuchajcie się Państwo w to, co dokładnie mówi profesor Roy Taylor, gdyż przypomnę, poprzez prostą metodę w przeciągu 56 dni. Zdecydowana część osób może pożegnać się z cukrzycą typu drugiego. Ta metoda naprawdę działa. W grupie na Facebooku wiele osób potwierdza to swoimi wynikami. A ja już znikam i zapraszam na najważniejsze 30 minut dla wszystkich cukrzyków chorych na cukrzycę typu drugiego. Czy cukrzycę typu drugiego można cofnąć i jak dokładnie to zrobić? To druga część rozmowy z Royem Taylorem, profesorem medycyny i metabolizmu na Uniwersytecie Newcastle i jednym z czołowych diabetologów na świecie. W pierwszym filmie omówiliśmy wiele podstaw, czym jest cukrzyca typu drugiego i co ją powoduje. Sprawdźcie, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Podkreślono m.in. kwestię gromadzenia się tłuszczu w organach, a mianowicie w wątrobie i trzustce, i wpływu tego procesu na powstawanie zaburzeń metabolicznych, w tym ostatecznie cukrzycy typu drugiego. Ta koncepcja pojawia się ponownie w całej dzisiejszej rozmowie, która skupia się na cofnięciu cukrzycy typu drugiego. Czy jest to możliwe i co możemy zrobić w tym kierunku? Przed Wami druga część mojej rozmowy z profesorem Royem Taylorem. Omówiliśmy w jaki sposób zaczyna się cukrzyca. Porozmawiajmy o tym, jak ją zakończyć. Klasycznie cukrzyca była postrzegana zazwyczaj jako choroba przewlekła. Kiedy byłem na studiach medycznych, nie mówiliśmy o cofaniu cukrzycy. Leczyliśmy cukrzycę. Mówiliśmy o zarządzaniu nią. Jednak teraz pomysł, że może da się cofnąć czas, staje się powszechnie akceptowany. Rzeczywiście. Czego nauczyła nas nauka w ogóle, a Pana praca w szczególności? Czy możemy cofnąć cukrzycę, czy mówiłby Pan raczej o remisji? Jakby Pan to określił? Co według Pana odkryła nauka? Okej. Okay. W 2006 roku moja własna praca wykazała, że wątroba w cukrzycy jest tłuszczona, a ponadto tłuszcz w wątrobie czyni ją odporną na insulinę. Wątroba kontroluje poziom cukru we krwi, a jeśli jesteś odporny na insulinę, wątroba będzie stale produkować coraz więcej glukozy. Tym sposobem, z samego rana, gdy nie zjadłeś śniadania, Twój cukier będzie właśnie o te odrobinę wyższy. Do takich wniosków doszedłem w trakcie mojej pracy. Ale wiedziałem o badaniach Rogera Ungara sprzed wielu lat i zastanawiałem się, czy to po prostu tłuszcz w wątrobie i w trzustce powoduje to wszystko. Bawiłem się tymi koncepcjami i nagle zrozumiałem, że wyjaśnieniem jest błędne koło w wątrobie, skutkujące gromadzeniem się tłuszczu. Które wyzwala błędne koło w trzustce, także powodujące gromadzenie się w tłuszczu, a w rezultacie cukrzycę typu drugiego. To była hipoteza, którą można było obalić. Właśnie to powinien robić naukowiec: próbować obalić swoją hipotezę. Jeśli mu się nie uda, znaczy to, że jest ona słuszna. Jeszcze w 2008 roku udało mi się zdobyć fundusze na przeprowadzanie badania kontrapunktowego, które miało to sprawdzić. Hipoteza przewidywała, że gdybyśmy nagle zredukowali poziom tłuszczu wewnątrz organów, to okazałoby się, że produkcja glukozy przez wątrobę wraca do normy, a poziom tłuszczu w wątrobie spada a także poziom tłuszczu w trzustce spada, a komórki beta wracają do normy. Wydawało się, że to wyjątkowo mało prawdopodobna hipoteza, ale poszliśmy dalej, przetestowaliśmy ją. Nie mogłem uwierzyć w wyniki, które otrzymaliśmy. Było to jedno z najbardziej ekscytujących badań, jakie kiedykolwiek przeprowadziłem. Każda osoba z cukrzycą typu 2 w ciągu 7 dni obniżyła swój poziom glukozy nadczo do normy. Jak testowaliśmy tę hipotezę? Cóż, opiekuję się ludźmi od dłuższego czasu i wiem, że trudno im stosować diety odchudzające, ale znam też najprostszy sposób na obniżenie wagi, jakim jest stosowanie diety niskokalorycznej. Zastosowaliśmy więc dietę, która miała około 700-800 kalorii, i oparliśmy ją na płynnej formule. Z jednego prostego powodu. Wszyscy jesteśmy ludźmi, a jedną z trudności związanych z dietą są wybory. Ciężar, który ludzie dźwigają starając się trzymać diety, kumuluje się i ostatecznie ich przygniata. Dlatego uprościliśmy zasady, oferując gotowe danie na kolację, obiad i śniadanie z możliwością wyboru smaku. Ale to tylko gotowe danie. A ponieważ życie nie polega na samym metabolizmie i należy zadbać o to, by jelita były zadowolone, zachęciliśmy ich do jedzenia warzyw niskoskrobiowych, takich jak sałata, ogórek, pieczarki, pomidory. Te bardzo niskokaloryczne produkty spożywcze utrzymują ilita w dobrym stanie. Poza tym ludzie po prostu lubią przeżuwać. Myślałem, że to będzie prawdziwa walka dla naszych ochotników, aby trzymali się tych zasad. Jednak, co zaskakujące w tym badaniu, polegającym na stosowaniu diety przez 8 tygodni tylko 8 tygodni aby przetestować naszą hipotezę. Ludzie sami przyznali, że w rzeczywistości po pierwszym dniu, dwóch dniach nie było to trudne. Byłem zdumiony, bo myślałem, że większość energii mojej i mojego zespołu zostanie przeznaczona na pomoc ludziom w trzymaniu się diety. Przeciwnie, stracili średnio 15 kg i to jest niesamowite. W ciągu ośmiu tygodni, w pierwszym tygodniu stracili na wadze około 3,6 kg. Tak więc nagły spadek spożycia pokarmu pozwolił ciału zrobić to, co robi najlepiej skorzystać z najwłaściwszego pokarmu, aby przeżyć. A najwłaściwszy pokarm, którym organizm dysponuje, to tłuszcz w wątrobie. To tak, jak obchodzisz się z pieniędzmi. Mamy w banku konto depozytowe, ale też konto bieżące. Tłuszcze w wątrobie są na koncie bieżącym. Więc pobiera się je w pierwszej kolejności. Ilość tłuszczów w wątrobie w ciągu 7 dni zmniejszyła się z bardzo wysokiego poziomu do takiego samego jak u osób zdrowych bez cukrzycy. A po 8 tygodniach był już na bardzo niskim poziomie. Wiedzieliśmy więc, że jedna połowa hipotezy cyklu bliźniaczego jest poprawna. Tutaj szybka uwaga. Hipoteza bliźniaczego cyklu to pomysł, że w wątrobie istnieje cykl zdarzeń prowadzących do gromadzenia się tłuszczu w tym narządzie. Równolegle w trzustce zachodzi cykl zdarzeń prowadzących do gromadzenia się tam tłuszczu, a razem ten łańcuch zdarzeń prowadzi do cukrzycy typu drugiego. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w pierwszym filmiku. Wracamy do profesora Roya Taylora. Zmiana w trzustce była znacznie subtelniejsza. Trzustka reagowała bardzo powoli, stopniowo przez 8 tygodni. I co się stało? Poziom tłuszczu w trzustce stopniowo spadał, a komórki produkujące insulinę budziły się. To były absolutnie zaskakujące dane. Kiedy opublikowaliśmy je w European Diabetes Journal, stały się najczęściej cytowanym artykułem przez ponad dwa lata, i ludzie byli niezwykle podekscytowani, więc cofnięcie cukrzycy typu drugiego było gorącym tematem. Odpowiadając na pytanie, które mi zadałeś, z czym mamy do czynienia, cofnięciem czy remisją? Otóż cofanie to proces przedostawania się z jednego miejsca do drugiego. Jeśli chcesz odstawić samochód na parking, możesz go cofnąć. Nie sugeruje to niczego na temat tego, co się z nim stanie w przyszłości, bo później możesz jechać nim do przodu. I rzeczywiście. Jeśli po cofnięciu cukrzycy wskutek utraty wagi ludzie wrócą do swojej poprzedniej wagi, cukrzyca powraca. W rzeczywistości spowodowało to, że niektórzy eksperci powiedzieli cóż tak naprawdę ona wcale nie ustąpiła, prawda? Musieliśmy to przetestować, robiąc drugie badanie, w którym skupiliśmy się na remisji. Zrobiliśmy to samo, ale z dużo większą liczbą ludzi i obserwowaliśmy ich przez kolejne sześć miesięcy. W kolejnym badaniu obniżyliśmy wagę o około 14 kg, a następnie utrzymywaliśmy ją na absolutnie stałym poziomie. Tylko dzięki zwyczajnym radom. Ludzie byli zachęcani, żeby mogli jeść to, co lubią, ale w mniejszych ilościach. Tak więc waga jest stabilna. I co dalej? Okazało się, że ludzie z krótkotrwającą cukrzycą, czyli trwającą mniej niż 10 lat, Zwykle wracają do całkowitego zdrowia i absolutnie go utrzymują. Komórki produkujące insulinę budzą się i znów są bardzo aktywne. Ale osoby z długotrwającą cukrzycą, a mieliśmy kilka takich osób z cukrzycą trwającą do 23 lat, wydają się gorzej reagować na leczenie. Z badań przeprowadzonych na początku, Wynikało, że rzeczywiście liczba komórek produkujących insulinę była znikoma. Możliwe jest więc, że gdy zbyt długo chorujesz na cukrzycę, nie możesz obudzić swoich komórek beta, które produkują insulinę. Udało nam się jednak udowodnić koncepcję remisji i to w badaniu w ośrodku badawczym. Postanowiliśmy przejść do ogólnej populacji i zobaczyć, czy możemy zrobić to samo w przypadku standardowej opieki ambulatoryjnej dla cukrzyków, która jest najbardziej powszechnym rozwiązaniem. Tak zrobiliśmy i okazało się, że jest to całkowicie możliwe dzięki jedynie 8 godzinom nauki. Wykazaliśmy, że jest to praktyczne, wykonalne że można osiągnąć remisję cukrzycy typu drugiego i że remisja wydaje się trwać tak długo, jak ludzie utrzymują odpowiednią wagę. Mogą oni często nieco później przybierać na wadze, ale jeśli przekroczą swój osobisty próg tłuszczu, na 100% cukrzyca typu drugiego wróci. Oto kolejna szybka uwaga. Osobisty próg tłuszczu to koncepcja, że każdy ma swój indywidualny próg magazynowania tłuszczu, powyżej którego pojawiają się problemy metaboliczne i ostatecznie cukrzyca typu drugiego. Osobisty próg tłuszczu może bardzo się różnić. Niektórzy ludzie mogą być bardzo odporni na odkładanie się nadmiaru tłuszczu, mieć bardzo wysoki jego próg i nie przekraczać go mimo nadwagi, podczas gdy inni mogą mieć niższy próg i przekraczać go, wciąż wyglądając stosunkowo szczupło. Stąd pojęcie osobistego progu tłuszczu. Sprawdźcie pierwszy filmik, aby poznać więcej szczegółów na ten temat, a teraz wracamy do profesora Roya Taylora. Mamy więc tutaj jasną sytuację, choć to nie jest łatwa sprawa. Jednak możemy być całkiem pewni naszych założeń, mówić o tym, jakie to proste, oraz maksymalnie ułatwiać to naszym pacjentom. Przestrzeganie zasad, o których Pan wspominał, jest fascynujące. W dziedzinie odchudzania często spotykamy się z zarzutem, że czasami można uzyskać utratę wagi za pomocą wszelkiego rodzaju diet. Jednak utrzymanie wagi jest najtrudniejszym zadaniem. Wspominał pan, że ludzie byli bardzo zmotywowani. Czy myśli pan, że to z powodu początkowych, dramatycznych wyników, które pobudziły ich do dalszego działania? Jak pan uważa, czy jest coś specyficznego w tej metodzie i czy można ją stosować u kogoś, kto nie bierze udziału w badaniu, stosować samemu tę metodę w domu i po prostu stosować się do porad? Mogę z całym przekonaniem odpowiedzieć twierdząco na ostatnie pytanie. Po opublikowaniu naszego pierwszego badania w 2011 roku zalało mnie tsunami maili od ludzi, którzy początkowo pytali, jak to zrobić. Umieściliśmy więc wszystkie informacje na naszej stronie internetowej. Potem nadciągnęło kolejne tsunami ludzi, opowiadających nam, jak to było w ich przypadku i co się stało. Udało nam się napisać o tych ludziach. Ponad. 70 osób dostarczyło wystarczająco szczegółowych informacji, abyśmy mogli być pewni, że się wyleczyli. I tak ci ludzie zrobili to we własnych domach bez żadnego wkładu ze strony lekarzy czy pielęgniarek. Byli w stanie wykazać, że jeśli ktoś jest wystarczająco zdeterminowany, może to osiągnąć. To jest naprawdę ważne przesłanie, w którym chodzi o upodmiotowienie osób z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi. Chodzi o to, by wiedzę oddać w ręce ludzi. I to jest właśnie ekscytujący proces. Uwielbiam to. Oddajmy więc trochę wiedzy w ręce ludzi. Może uda nam się wywołać kolejne tsunami właśnie tutaj, jeśli będziemy mogli dać ludziom możliwe do wykorzystania wskazówki, bo o to nam właśnie chodzi. Ktoś, kto siedzi w domu, ogląda to i myśli mam rozpoznaną cukrzycę typu drugiego i mam motywację do działania. Czy może pan podać prostą mapę drogową, może wypunktowaną? Jak pan uważa za stosowne? Jak ktoś może przejść od obecnego stanu cukrzycy do remisji? W porządku. To naprawdę ważna kwestia. Po pierwsze, ta osoba musi zastanowić się, czy naprawdę chce to zrobić. Zajmie to kilka trudnych tygodni, ale zyski są ogromne. Jeśli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, to pozostaje druga naprawdę ważna kwestia, która często jest zupełnie ignorowana. Należy to przedyskutować z rodziną, z najbliższymi. Bo jednostki nie stosują diet. Lekarze powinni zdawać sobie z tego sprawę. Nie należy wysyłać jednej osoby do dietetyka. Trzeba wysłać przynajmniej współmałżonków lub najbliższe osoby w rodzinie, które są związane z gotowaniem. Ponieważ jesteśmy społecznymi zjadaczami i jemy w grupach społecznych, mamy tendencję do jedzenia podobnie do osób z naszego otoczenia. A jeśli zamierzamy robić coś radykalnego przez 8-12 tygodni, musimy mieć u swego boku ludzi, którzy będą nas wspierać. Tego nauczyliśmy się w czasie naszego pierwszego badania, z którego odpadły dwie osoby. Obie zrezygnowały z tego samego powodu. Współmałżonek nie chciał, aby bardziej skudły. Rzeczywiście. Może to wyglądać jak sabotaż. Wielu osobom może się to wydawać ciekawe. Dlaczego ktoś miałby nie chcieć, aby jego najbliżsi stracili na wadze? Cóż, wybieramy sobie współmałżonków i czasem po prostu lubimy ich takimi, jakimi są. To cudowna rzecz, bardzo ciepła i ludzka, i może odnosić się również do rozmiaru ciała. Musimy to uszanować, bo mamy do czynienia z prawdziwym życiem i prawdziwymi ludźmi. Dlatego posiadanie najbliższych na pokładzie jest chyba najbardziej pomijanym i ważnym aspektem do rozważenia. Mamy więc decyzję i rodzinę, czas ustalić, jak zamierzamy to zrobić. Są różne sposoby, a najprostszym jest odchudzanie w określonym, krótkim czasie, bo wystarczą dwa miesiące, aby zrzucić 15 kilogramów. To będzie kilka ciężkich miesięcy, ale to niewiele. Dodatkowo, dieta musi być niskokaloryczna i prosta. Stosowanie posiłków zastępczych, posiłków o płynnej formule, to dobry, ale stale nie jedyny sposób. Niektórzy, a tak naprawdę połowa grupy, która napisała do mnie, spisała się wyjątkowo dobrze. Gotując dla siebie mniejsze posiłki, zawierające łącznie około 800 kalorii dziennie. Druga połowa zrobiła to za pomocą diety z płynną formułą. Powtórzę, to kwestia wyboru to trochę jak z chorobą. Lekarz twierdzi, że tylko operacja może mnie wyleczyć, inaczej umrę. Ale czy nie ma innego sposobu? Lekarz powiedziałby: Nie, jeśli chcesz pokonać raka, musisz poddać się operacji. Musisz wziąć dwa miesiące urlopu. Kolejny miesiąc może być spokojny. W porządku. Wszyscy zrobiliśmy to, żeby się z tym uporać, oczekując, że po okresie leczenia będziemy mieli to za sobą. I to jest właśnie to, co robimy. Mówimy: Słuchaj, chwyć byka za rogi. Mówimy o dwóch miesiącach, które trzeba poświęcić, aby schudnąć na tyle, by jeść poniżej swojego progu tłuszczu. Wtedy staje się to wykonalne. Nie jest to tysiąc dni głodówki, czy stała, niskokaloryczna dieta, która przez wiele osób uważana jest za trudną. Ale nie odrzucam tego podejścia od ręki, bo niektórzy tak robią i to jest w porządku. Stała utrata wagi nie jest najważniejsza, jednak trzeba przyznać, że jest to jeden z najprostszych sposobów. Na osiągnięcie celu. Myślę, że to jasne, ale podkreślmy to, bo ludzie mogą być bardzo wrażliwi, gdy mówimy o różnych dietach. Dieta niskokaloryczna okazała się dla nich skuteczna, a niektóre osoby kontrolowały porcje. Trzeba wiedzieć, że to rozwiązanie działa w warunkach badawczych, nadzorowanych przez zespół badawczy i może się sprawdzić. To jedna z opcji i musimy mieć świadomość tego, że nie jedyna. Coś, co sprawdzi się u większości, niekoniecznie będzie dobre dla mnie. Nie oznacza to, że nauka jest zła, lecz że różnimy się od siebie. Kluczem jest rzucenie tych dodatkowych kilogramów tej nadmiarowej masy tłuszczowej. Więc jeśli dieta o niskiej zawartości tłuszczu lub niskiej czy wysokiej zawartości węglowodanów, czy cokolwiek innego sprawdza się u Ciebie, to świetnie, stosuj ją. To dlatego widzimy ludzi sprzeczających się przez cały czas w internecie, z których jeden mówi, Moja dieta poprawiła moją cukrzycę, a drugi odpowiada, Cóż, moja dieta zupełnie inna od Twojej również poprawiła cukrzycę, więc musisz się mylić. Głównym czynnikiem jest utrata tej zbędnej masy tłuszczowej. Więc każda dieta, która pomaga w utracie wagi, będzie generalnie poprawiać metabolizm glukozy. Nie nie twierdzę, że utrata wagi to jedyna rzecz, która liczy się w diecie. Nie zrozumcie mnie źle. Twierdzę, że kiedy doświadczasz znacznej utraty wagi w ogóle twoje stężenie glukozy we krwi naczczo również spada, niezależnie od składu mikroskładników. Przechodząc dalej. Wiemy, że istnieje osobisty próg tłuszczu, ilość masy ciała, którą ludzie powinni tracić. Masa absolutna będzie różnić się w zależności od osoby. Skąd mogą wiedzieć, ile muszą zrzucić i czy już wystarczy? Mogę zaproponować sprawdzoną zasadę. Jeśli zrzucisz około 15 kg, z dużym prawdopodobieństwem znajdziesz się poniżej osobistego progu tłuszczu. To wartość bezwzględna, która wynika z praktyki. Tu nie chodzi o otyłość. Otyłość to zupełnie odrębny problem, który jest definiowany przez granicę BMI na poziomie 30. Czy ma to jakieś biologiczne uzasadnienie? Otóż nie, ale oczywiście jest to dobry sposób na wyrażenie ryzyka. Z kolei, w przypadku pojedynczej osoby, wszystko może wyglądać inaczej. Prawie każdy musi schudnąć 15 kg, aby skutecznie pozbyć się cukrzycy. Chciałbym jednak zaznaczyć, że jest mały wyjątek. Dla ludzi o niskiej wadze, którzy mają cukrzycę typu drugiego, Prawdopodobnie całkiem skuteczne będzie zrzucenie około 11,3 kg. W procentach byłoby to mniej więcej tyle samo, czyli około 15% masy ciała. Mamy więc prostą wskazówkę. Ludzie o bardzo niskiej wadze prawdopodobnie rozwinęli swoją cukrzycę typu drugiego wskutek przytycia o 15 kg lub więcej. To samo może dotyczyć ludzi, którzy osiągnęli wagę 63,5 kg. Oni też musieli przytyć. Ponownie mamy do czynienia z prostą regułą. Nie chodzi o to, by oceniać ludzi po ich wadze, zawstydzać ich. To nie ma nic wspólnego z otyłością. To kwestia uznania, że ciało danej osoby stało się dla niej zbyt ciężkie. Ma to sens. A gdyby ktoś nie miał jeszcze pełnoobjawowej cukrzycy, lecz insulinooporność lub stan przedcukrzycowy, to czy proces byłby taki sam, że wystarczyłby skromniejszy spadek wagi? Dokładnie tak. Ludzie ze stanem przedcukrzycowym powinni go traktować jako zły omen. Ryzyko chorób serca, przedwczesnych chorób serca, jest maksymalne, nie mówiąc o innych zagrożeniach. I trzeba coś z tym zrobić. Rozwiązanie jest takie samo, ale zamiast mówić o 15 kilogramach, mówimy raczej o 10, ewentualnie nawet 9 kilogramach. Spadek wagi musi być wyraźny. A gdyby ludzie mówili: "Oj, to za dużo kilogramów do zrzucenia", powiedziałbym im prawdę prosto w oczy. Moment. A ile ważyłeś, gdy skończyłeś rosnąć, mając 18-20 lat? W odpowiedzi podaliby jakąś liczbę. Bardzo zbawienne jest uświadomienie sobie, że przyrost masy ciała powyżej tej wagi to masa tłuszczowa, która się nagromadziła. Chyba że chodzi o kulturystę, ale to byłby nietypowy przypadek. Dokładnie chyba że wystąpią jakieś nadzwyczajne okoliczności więc to jest podejście do stanu przedcukrzycowego jeśli chodzi o insulinooporność to jest bardzo ciekawe bo niektórzy ludzie mogą z nią żyć i pozornie nie mieć z tego powodu żadnych negatywnych konsekwencji ale jeśli osoba z insulinoopornością pochodzi z rodziny w której odnotowano przypadki cukrzycy typu drugiego lub pochodzi z mniejszości etnicznej z większym prawdopodobieństwem zbliży się do stanu przedcukrzycowego. Podobnie kobiety, które miały cukrzycę ciążową, słabo poznaną chorobę, która także może stanowić sygnał, że potencjalnie trwa proces powstawania cukrzycy typu drugiego. To zły omen dla tych wszystkich ludzi. Należy schudnąć i po prostu cieszyć się zdrowiem. Rozmawialiśmy także o ćwiczeniach i przyznaję, że zalecenia Roya Taylora faktycznie bardzo mnie zaskoczyły. Rozmawialiśmy więc o diecie, tłuszczu, masie. A jaką rolę odgrywają ćwiczenia, jeśli w ogóle, czy są ważne? Cóż, aktywność fizyczna jest generalnie ważna. Pomaga nam czuć się dobrze. Z pewnością może zapewnić pewne korzyści dla układu krążenia. Z jednym naprawdę ważnym zastrzeżeniem. Osoby, które podjęły próbę zrzucenia wagi, nie powinny zaczynać nowego programu ćwiczeń. Pochylmy się nad osobami, u których rozwinęła się cukrzyca typu drugiego. Nie są to zazwyczaj osoby pierwszej młodości czy bardzo lekkie i tym otyłym. Nieco starszym osobom bardzo trudno wykonywać wystarczająco dużo ćwiczeń fizycznych, aby osiągnąć znaczącą różnicę w bilansie kalorii. Nie znaczy to, że jest to niewykonalne. Nie, nie. Chodzi o zwrócenie uwagi na to, że jeśli chce się schudnąć po przekroczeniu 30 roku życia, należy ograniczać ilość jedzenia w pierwszej kolejności zamiast zabierać się do ćwiczenia. Konsekwencją rozpoczęcia programu ćwiczeń jest kompensacyjne jedzenie. Są miliardy ludzi, które zapisują się na siłownię, zaczynają treningi i są naprawdę rozczarowani, bo waga nie spada. A wiemy z bardzo dokładnych badań, że istnieje nieświadoma tendencja do zwiększania ilości przyjmowanych kalorii, więc ci ludzie spalają więcej kalorii, nie zdając sobie sprawy z tego, że przyjmują ich więcej. Mała nagroda po treningu. Proszę nie wykonywać ćwiczeń, aby schudnąć, ale po prostu ograniczyć ilość spożywanego jedzenia, aż do momentu osiągnięcia swojej docelowej wagi. To będzie właściwy moment, aby zacząć grać w piłkę z wnukami, ganiać je po schodach, chodzić na znacznie dłuższe spacery każdego ranka. Zatem. Długotrwała aktywność fizyczna jest naprawdę ważnym składnikiem tego ogromnie trudnego problemu utrzymania niskiej wagi w długim okresie. Potwierdziły to wszystkie badania. Ważne, aby ograniczyć to, co się je, ale też utrzymać pewną zwiększoną aktywność. Odpowiedni moment jest tu kluczowy. Hmm. Czyli dla wyjaśnienia, w tej intensywnej fazie odchudzania należy raczej utrzymać poziom aktywności z wcześniejszego okresu, jeśli ktoś dotąd ćwiczył, niż spróbować szaleć z ćwiczeniami. To nie ćwiczenia dają najlepsze efekty w stosunku do nakładów, jeśli chodzi o utratę wagi, lecz sama dieta. To absolutna prawda. Jest dokładnie tak, jak mówisz. Ilość wykonywanych ćwiczeń jest bardzo zmienna. To kwestia indywidualna. Ludzie powinni po prostu w dalszym ciągu robić to, co zwykle. Najlepsze efekty przyniesie zmiana w zakresie spożywanego jedzenia. Idealnie byłoby, gdyby zwiększyli swój poziom ćwiczeń powinienem powiedzieć aktywności fizycznej to nie muszą być ćwiczenia lecz pójście na dalszy przystanek autobusowy, czy korzystanie ze schodów zamiast z windy. To właśnie taka zmiana aktywności fizycznej w dłuższym okresie może pomóc. To było niesamowite, naprawdę fascynujące dla mnie i z pewnością bardzo pouczające dla moich słuchaczy. Jeśli ludzie chcą dowiedzieć się więcej o panu, pana pracy i cukrzycy, gdzie mogą się udać, mogą wejść na moją stronę internetową, ale. Również mogą kupić prostą książkę, napisaną dla osób z cukrzycą, jak również pracowników służby zdrowia. Książka nosi tytuł Życie bez cukrzycy. Wszystkie zyski ze sprzedaży tej książki trafią do organizacji Diabetes UK, która w 2008 roku przyznała mi grant pozwalający ruszyć z przedsięwzięciem skupionym wokół remisji cukrzycy. Książka zawiera wszystkie niezbędne informacje. Podobnie strona internetowa, dzięki czemu wiedza trafia do rąk ludzi, którzy jej potrzebują. Niedawno przeczytałem Pana książkę i uważam, że jest fascynująca. Opisuje ona historię, wszystkie Pana badania, dokonany progres. I to, co jest najbardziej interesujące, także kulisy powstawania pomysłów, które rzadko mamy okazję poznać. Widzimy tylko efekt końcowy. To naprawdę fascynująca lektura. Nauka jest dziś często postrzegana jako kwestia zbierania ogromnych ilości danych i opisywania dużych liczb. Ale tak naprawdę musimy sobie uzmysłowić, że najważniejsze badania w historii dotyczyły bardzo niewielu osób. W przypadku insuliny i cukrzycy typu pierwszego mówimy o jednym młodym człowieku, jakim był Leonard Thomas, który otrzymał jako pierwszy zastrzyk insuliny. Wow, to było pouczające. Tak samo z penicyliną na meningokokowe zapalenie opon mózgowych. Przełomowe osiągnięcia bazują na małych liczbach, tak jak w przypadku najczęstszych chorób metabolicznych mężczyzn i kobiet czyli cukrzycy. Bardzo dziękuję za Pana pracę i poświęcony czas. Cała przyjemność po mojej stronie do widzenia. Życzę miłego dnia. I to już koniec wywiadu z profesorem Royem Taylorem. Natomiast dla wszystkich zainteresowanych, stworzyłem darmową grupę dyskusyjną na Facebooku, gdzie wymijacie się Państwo między sobą swoimi doświadczeniami. Pamiętajmy, grupa była, jest i zawsze będzie darmowa. W tej grupie, nieodpłatnie również ja pomagam, znajdą tam Państwo wiele pomocnych materiałów. Link do grupy umieściłem w opisie tego filmu. A na dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę. Jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.